No hej, witajcie. Dzisiaj, jak widzicie, warunki deszczowe. Deszcz pada. Momentami nawet dosyć mocno, ale postanowiłem dzisiaj trochę sobie powędkować. Zobaczymy, jak ta pogoda mi tu długo pozwoli. Jak się zbierze tu jakaś burza albo coś gorszego, to będę pewnie uciekał, ale plan był taki, żeby ze 3, nawet no może 4 godzinki sobie tu połowić, tak jak ostatnio, tylko że dłużej po prostu. I mam zamiar się tutaj trochę podszkolić tej skuteczności. I te wszystkie teorie, które wypływałem z tych wniosków ostatnich, posprawdzać, ale kurczę, no warunki są dzisiaj, że tak powiem, wyzwanie. Bo ten deszcz wygląda na taki, który nie zamierza za bardzo przestać padać. A fajnie by było, chociaż na dłuższe chwile, żeby robił sobie takie przerwy. No ale kto wie, jak to będzie, zobaczymy. W każdym razie rozwijam się i walczymy. Oczywiście dzisiaj będziemy nęcić tak jak ostatnio. Trochę więcej mam zanęty dzisiaj przygotowane. Ale taktyka będzie ta sama. I zobaczymy, co nam się dzisiaj uda tutaj połowić, ale kurczę, te warunki mnie trochę przerażają. Takie łowienie w takim pełnym deszczu, no nie jest szczytem moich marzeń. Ale może się okazać, że będzie bardzo obfite w brania. Bo już takie tutaj, że tak powiem, sytuacje miałem. Także zobaczymy, rozwijam się. No, mała kawka, zanęta, namoczona. Teraz troszeczkę odstoi sobie. Dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, jak sobie radzę w takich warunkach, gdzie non-stop pada deszcz. Zobaczycie, jak ważny jest parasol w wyposażeniu każdego wędkarza. Bo z mojego doświadczenia wynika, że czasami taka pogoda przynosi naprawdę piękne ryby. One wtedy są aktywne, woda jest w miarę ciepła, chociaż ostatnio było dosyć zimno, ale jest wystarczająco ciepła, żeby były aktywne. Jest mało światła, światło jest rozproszone i uspokajające uderzenia kropli deszczu o tafle wody powodują to, że one czasami naprawdę dobrze na to reagują, ale pewnie też dużo wiele innych czynników jeszcze ma na to wpływ, także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Ale to jest naprawdę dobra pogoda na ryby, wbrew pozorom. Może troszeczkę więcej trudu kosztuje to, że trzeba się jednak od tego deszczu ochronić w jakiś sposób. I dojście na łowisko podczas deszczu też nie jest zbyt przyjemną sprawą, szczególnie tak jak tutaj jest bardzo zarośnięty teren. Dużo pokrzywy, dużo wysokiej trawy, zanim się tu dojdzie, to jest się praktycznie mokrym. Także trzeba też się wyposażyć w dosyć takie ciuszki, które nie są wrażliwe na wodę. Potem trzeba rozłożyć parasol. Ja go rozkładałem dzisiaj w takim deszczu, że po prostu myślałem, że jak jeszcze 2 minuty im się nie uda, to będę cały mokry. A teraz już jest ok. Już tu ogarnąłem się trochę i namoczyłem sobie zanętę. Dzisiaj jest trochę więcej ziemi dorzuciłem, bo była ostatnio za bardzo klejąca. W sumie to na ten nurt no nie ma takiej opcji, żeby była za bardzo klejąca, ale jest objętościowo teraz trochę więcej, pewnie z 7 litrów może. 2 plus 2 i plus 3. No, 7 litrów. No i do tego powędruje kukurydza. Trochę białych, ale nie za dużo mięsa. Będę chciał całą zanętą tutaj, że tak powiem, trochę skusić te ryby. Żeby ten zapach je jednak tu trzymał bardziej, a nie żeby się nasyciły. Także wypiję kawkę, zanęta dojdzie, wrzucam kukurydzę, robaszki i zaczynamy. Na początek pójdzie tam kilka kulek, żeby tylko tutaj zrobić trochę zapachowego zamieszania. A później będziemy dorzucać takie malutkie 2 kulki, zależy jak będą brały. Ale super pogoda. Każda pogoda jest super, tylko trzeba się do niej dobrze przygotować. No o to w tym wszystkim chodzi.
dzisiaj cięższy zestaw założyłem. Ostatnio zapomniałem zabrać tego 10-gramowego, a dzisiaj mam, więc ale strasznie ciężko się zarzuca, bo tutaj leje się z tego parasola przy takim deszczu. Niesamowicie. Nie wiem, jak ja tu w ogóle będę zacinał. Nie mogę go tu cofnąć do tyłu, bo tutaj z tej strony wieje duży wiatr. A jak wieje wiatr, to by mi tu zacinało tą wodę bardzo mocno, ten deszcz. Dlatego musiałem go ustawić dosyć daleko nad... Ojej, coś tam się poplątało. Musiałem go ustawić bardzo daleko nad wodą, żeby właśnie ten deszcz mi tu nie zacinał za mocno. Co jest grane? Leje się tej wody dzisiaj strasznie dużo z tego nieba, naprawdę, że będzie dzisiaj wyzwanie, żeby tu w ogóle prowadzić ten zestaw jakoś skutecznie. Na razie muszę się tu wkręcić w to w ogóle, bo mam mocno przegruntowane. Ale chyba troszeczkę zmodyfikuję ten zestaw, jak ostatnio mówiłem, czyli... O, i tu już jesteśmy na spadku. I tu już jest ok. Duża różnica jest w głębokości między początkiem tej drogi, tego spławika, a drugą połową. Na razie nic. Nieprzyjemnie się łowi, jak nawet mając parasol, nie kapie nam na głowę, ale wszystko mokre jest. Wędka mokra, dłonie mokre, kowrotek mokry i wszystko mokre. Poza tym, tak jak mówię, ten parasol, jeżeli jest tak wystający, to on strasznie utrudnia tutaj manewrowanie. Dobra, spróbujemy zmodyfikować trochę ten zestaw. W tej chwili mam to zrobione tak, że wszystkie śruciny są przy przyponie. Przypon 30 cm i wszystkie te śruciny, jak jest zbyt duży grunt, one ciągną po dnie. A ja chcę zrobić tak, żeby dwie zostawić tutaj, a te 5 zamontować wyżej, żeby tylko te dwie się ciągnęły po gruncie. Bo jest tak duża różnica właśnie tutaj między pierwszą połową spływu, a drugą, że może nawet... że muszę coś takiego zrobić, żeby móc w ogóle normalnie łowić to. O, i teraz mamy modyfikację zrobioną tak, że mamy dwie śrucinki nad haczykiem 30 cm i wyżej około 40, nawet do pół metra, całe obciążenie głów. No i 80 cm wyżej mamy spławik. Teraz mi się udało ładnie rzucić. No a jeszcze nie mówiłem wam, że bardzo spadła woda od ostatniego czasu. Od ostatniego łowienia. On troszeczkę się teraz ograniczył, ten deszczyk. Dobra, to zobaczymy. Super. Coś mamy? O,
przez chwilę chyba miałem. Ale niestety spadła z haczyka. Nie, jednak chyba przesadziłem z tym gruntem trochę, muszę. No, ten niższy poziom wody powoduje, że jednak za mocno po tym dnie szoruje. To jest ważne, żeby ten grunt ustawić bardzo precyzyjnie. Czasami wręcz maniacko precyzyjnie. Dobra, czyli 10 cm w dół. Chyba spatrzymy teraz. Leje się tej wody z nieba po prostu mnóstwo. I chyba tak będzie przez najbliższe godziny. Mamy przyzwoitą rybkę jakąś? O kurczę, że mi tu nie wlazła w te korzenie. Ładna, ładna, ładna. Ładnie chodzi. Płoteczka chyba. Albo krąb. Krąpik. No, waleczne są te krąpiki, ale trzeba je troszeczkę zmęczyć, bo później szaleją tu na tym brzegu. Oj, z tym parasolem dzisiaj to będzie męka. Męka straszna. Proszę bardzo. Naprawdę słuszny krąpik. O, taki. Piękna rybka. Ale cały czas to krąpik. Marzy mi się tu jakiś leszczyk. Albo jazik. A te takie krąpiki, jak dłoń, ładnie one walczą. Duża przyjemność jest łowienia ich, ale trochę już ich za dużo ostatnio. Ładnie dzisiaj to wygląda. Być może, że jakaś duża rybka. Bardzo się często w końcu jest tak, pojawia. Że trzeba naprawdę czasami godzinę czekać na to, aż coś tam do tego naszego przygotowanego stołu, nakrytego, przypłynie. Także cierpliwie rzucamy. Teraz trochę przestało padać, fajnie. O, i już jesteśmy na spadku. I tu mamy kulę.
No i front przeszedł. Mamy słoneczko. I horyzont też wygląda bardzo obiecująco ze słoneczkiem. Więc darowałem sobie troszeczkę parasol teraz. I przepływamy, ale szczerze mówiąc, wszystko zamarło znowu. To nie jest dobrą wiadomością. Poeksperymentujemy jeszcze trochę z tym gruntem. Oho, parasol nam się wywali zaraz. Mam nadzieję, że go nie porwie gdzieś dalej. Podniesiemy w takim razie jeszcze. No, zauważyłem właśnie, że to wleczenie się po dnie jest bardzo bardzo to lubią. O, tak. Oho. Kolejny walczący dzielnie krąpiczek albo płoteczka. Chyba krąpiczek. Nic poza nimi za bardzo nie udaje się wyjąć. A szkoda. No ale trudno. Dobrze, że chociaż one są. Piękna rybka. Także sytuację mamy dynamiczną, zarówno pogodową, jak i wędkarską. Raz biorą, raz nie biorą. Jak na tak zanęcone łowisko, to skuteczność jest marna. Zdecydowanie nie jestem zadowolony z tego. Coś tam bierze. Aj, muszę się nauczyć reagować natychmiast. No. Cały czas się uczymy, wyciągamy wnioski i bawimy się jednocześnie tym wszystkim, bezstresowo. Ale dobrze, że nie pada, bo wygodnie się łowi jednak na sucho niż na mokro. O, pyk. I puszczone. Zaraz będzie powtórka. Albo i nie. Chyba muszę te kule wrzucać jednak troszkę bardziej w dół rzeki. Bo one w samych kulach tu stoją, z tego co widzę. Nie w rozmyciu, tylko w kulach. I walczę, żeby je rozbić, bo zrobiłem takie naprawdę solidne kamienie. Z tego względu, żeby trzymały się dobrze w tym nurcie. No ale kurczę, jednak duże ryby nie chcą mi jednak przyjść do tej zanęty, niestety żadne.
tu przepływamy nad kulami. I jest branie. I kolejny krąpik. Czy płotka? Krąpik. Wszystkie jak bliźniaki. Wszystkie jak bliźniaki. No i właśnie się odpiął. No i takie to biorą właśnie. Także nic ciekawego, muszę wam powiedzieć, w porównaniu do ostatniego razu, to niczym to się nie różni, to moje łowienie. A chciałbym tu jakiegoś progresu jakościowego w tych rybach. I muszę się zastanowić, jak to zrobić teraz. Czy zmienić zanętę, może spróbować innych zapachów, czegoś. Bo tu, jeżeli chodzi o sposób łowienia, to za bardzo nie ma co zmieniać już. Krąpiki nam biorą. No i dopóki będą tam krąpiki, to będą brały krąpiki. Muszą przyjść po prostu inne ryby. Chyba że nie pasuje im coś tutaj w tym dnie jeszcze. Ale ciekawe wyzwania nas czekają, także super. I znowu mieliśmy chyba przytopienie. Ale niestety to są chyba... Jeden robak spadł. To są ryby wielkości takiej, że po prostu ciągną za same robaki. W ogóle nawet tego haczyka nie jest tam... Nie wciągają do pysków, dlatego to tak wygląda. Kolejne maleństwo. Tym razem płoteczka chyba. Nie, krąpik. Ale ta woda opada strasznie mocno. Kurczę, no. Martwi mnie to. To nie jest dobry znak dla nas wszystkich, że ta woda tak opada. Takie coś maleństwo. W ogóle nie połknął, więc bez problemu. No, naprawdę tej wody jest coraz mniej z roku na rok. Strasznie mnie to martwi. Bardzo niepokojące. Dla całej ludzkości. Jak się nie zadzieje coś w tym temacie, to słońce nas spali.
i uklejeczki. O. No nie mam potentu na to, żeby zwabić tu jakieś leszcze, tudzież inne grubsze sztuki. Absolutnie. Muszę zmienić taktykę. Zaraz zmienimy przypon na haczyk numer, powiedzmy, 12 i spróbujemy jedną kukurydzę założyć. Dawno nie mówiłem na kukurydzę. Ostatnio jeden z panów mi się pytał, czy tutaj kukurydza i pszeniczka jest skuteczna. No i zaraz to sprawdzimy. Generalnie na bezrybiu lepsze są robaki, ale tu raczej nie skusiłem żadnego stada dużych ryb do mojej zanęty, bo na te robaki też by któryś się skusił. Tutaj raczej krąpiczki panują. No i ukleje przy dnie, co jest w ogóle bardzo niepożądane przeze mnie. Ale jeżeli ukleje tam rządzą, to znaczy, że dużych ryb tam nie ma. Po prostu. W tej zanęcie. No i mamy kolejną rybkę. Oczywiście zgadnijcie co? Krąpik. Ale tym razem na kukurydzę. Proszę bardzo. Specjalnie dla pana Zbyszka. Jest i kukurydza. Także również się interesuję i kukurydzą. Pszenica jest chyba jeszcze lepsza. Zaletą tych przynęt jest głównie to, że są selektywne. Czyli raczej uklejki na to nie złowimy. Natomiast dużą rybkę, taką jak leszczy, jaś jak najbardziej.